Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu zlotowego, który będziemy robić wspólnie na warsztatach w Katowicach i który również można nabyć, no wiecie, online, jako kit online, warsztatowy. Cały albumik powstał z kolekcji Piątku 13 Till We Meet Again. No, piękna kolekcja, bardzo taka wzorzysta, kolorowa, taka rodzinna. Albumik występuje jako album rodzinny. Oczywiście możecie go w każdej dowolnej okoliczności wykorzystać. To nie musi być wcale rodzinny. Ja sobie taką myśl przewodnią w tym albumie przybrałam, że będzie to album rodzinny. Korzystam z papieru właśnie Piątku 13 i tekstury Fabryki Weny, które będą przewijały się przez cały album. Albumik jest owijany w płótno, więc mamy mega trwały, naprawdę album, który na pewno nam posłuży. Wielkość albumu to jest 21x15 okładka, 14,5x20 są karty. Mamy 4 karty, bardzo rozbudowane, bardzo dużo pomieszczą zdjęć. Myślę, że wejdzie ich tu około 50, jak nie więcej, bo to wszystko zależy, ile do kieszonek powkładamy sobie mat, czy tam do bellybandu, który też jest, więc wiadomo, jak to jest w albumie. Słuchajcie, tym razem rameczka jest na okładce. Tutaj można sobie wsunąć, nie mam takiego wąskiego. No, wiadomo. Można sobie wsunąć zdjęcie. Jest kochana rodzinka. Mamy kompozycję z elementów do wycięcia, z tekturek z Fabryki Weny. I przechodzimy do pierwszej strony. Ja sobie tu wyjmę z bellybandu, bo ja mam tutaj dwie maty, akurat 9x13 i 10x15. I one mi posłużą tutaj w prezentacji albumu. Moi drodzy, ja zawsze tutaj mam puste, zawsze mam ramkę, tym razem jest inaczej. Na stronie okładkowej, tej wewnętrznej, mamy takie drzwiczki, które otwierają się tu na magnesik i można sobie włożyć docięte, takie oczywiście mniejsze zdjęcie, ale jak najbardziej się zmieści. Tutaj kwiatuszki są niepodklejone. Taka opcja, wiecie, ja lubię takie kombinatorskie rzeczy. Otwieramy klapkę w lewo i mamy puste miejsca. Można albo duże, bo nawet jeszcze większe niż to wejdzie, albo na przykład dwa małe tutaj zdjęcia sobie zmieścić. Kolejna strona jest bellybandem. Tutaj wyjęłam te dwie maty, 10x15 i 9x13, jakby ktoś pytał. Ja sobie tutaj obiłam oczywiście stempelkami Little Corner Design. Wspaniałe stempelki, które bardzo dużo wykorzystuję, więc polecam serdecznie. I jest taka książeczka na zdjęcia 9x13. Tu mamy 2, 4, 5 zdjęć. Jeżeli ktoś chce szóste, też zmieści tutaj sobie na okładce. I jedziemy dalej. Kolejna strona. One są wszystkie takie, widzicie, bigowane tutaj. Ta nie, ale ta jest na 3D. Taki grubszy dystans. Tutaj mamy miejsce na włożenie zdjęcia. Po otwarciu krapeczki, tutaj jest puste miejsce na zdjęcie. Mamy oczywiście maty 10x15, 9x13 i taki z kolekcji Notesik. Piękne kompozycje są te wiecie, grafiki. Kieszonka jest udekorowana taką kompozycją właśnie z banerka, wycinanek i z tekturki z Fabryki Weny. Kolejna strona, to są dwie kieszenie. Jedna jest bardzo głęboka i ma tutaj taką książeczkę, na której możecie sobie zdjęcie takie duże umieścić po jednym. I wystarczyło tylko ozdobić górę, no bo wiadomo, że kieszonki są robione tak, wiecie, nie klejone na bokach, tylko podklejane, więc są pojemne te kieszonki, dużo mieszczą w sobie i jest taka mniejsza książeczka. 9x13 wyjdzie. Albo te wszystkie, wiecie, rozmiary 10x15 i tak dalej, więc ja nie obijam nigdy tutaj stempelkami, bo tu każdy sobie może podjąć decyzję, jakie zdjęcia sobie wklei. Kolejne dwie strony, one akurat wychodzą na środku, to są strony bliźniacze. Wykorzystałam prześliczne tekturki z Fabryki Weny, takie gałązki przeplatane z tymi kwiatuszkami, z elementów do wycięcia, rameczki. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dom jest tam, gdzie jesteś ty. To są nasze klapki do otwarcia. Tutaj już nie zagospodarowałam. Jest miejsca mnóstwo na wklejenie zdjęć, więc sporo zdjęć tutaj wejdzie. Kolejna ze stron. Lewa strona jest klapeczką.
Nie oklejałam klapki papierem skrapowym, nie dlatego, że mnie go nie starczyło, bo papieru zostało sporo, ale chciałam, wiecie, podbić te prześliczne tekturki, żeby one, wiecie, na papierze eko tak pięknie się podbijają. I skomponowane są tutaj wycinanki. Jest mata 10x15 i taka, wiecie, z kolekcji też wycięte karty, tam na jednej ze stron są. Także można sobie zdjęcie podkleić, można coś zapisać, jak ktoś tam uzna. I kolejna ze stron to samo. Tutaj nie podklejałam papierem skrapowym, tutaj tak, ale to tak fajnie widać, jak się powyjmuje. I tu mamy tagusie. Tagusie są, te otwory w tagach są zabezpieczone tymi cudownymi tekturkami, które na moje życzenie, na moją prośbę, wykonała Asia z fabryki Weny, za co jej serdecznie dziękuję. Wspaniale się sprawują, świetnie wyglądają. Bardzo fajnie dopasowane są do takiego ekoklimatu, a tu są takie bardzo wysokie tagi. To jest dziurkacz, ja nie wiem, czy ja już rzucałam film zakupowy, ale chyba nie jeszcze. To jest dziurkacz, który ja sobie zakupiłam po obejrzeniu filmu naszej Ani z kanału Ania Tworzy. Aniu, ściągnęłam to od ciebie bezlitośnie, bo po prostu świetnie. Bo kiedyś też były takie podobne dziurkacze, ale tamte wzory mi się nie podobały w nich, a te są naprawdę bardzo ładne, bardzo fajnie to wygląda. No, wystarczy dociąć na odpowiednią szerokość papier i możecie sobie dowolną wysokość tagów robić, na przykład tutaj to świetne jest do zapisywania różnych rzeczy. I ta klapka otwiera nam się w prawą stronę i mamy puste miejsce jeszcze na zdjęcie, a tu mamy taki mini wodospad, bo na 2, 4, 5, na 6 zdjęć. Ja już go tutaj niczym nie zabezpieczałam, bo zamyka go ta klapka i stwierdziłam, że bez sensu robić dodatkowe warstwy w albumie, skoro fajnie nam się to tutaj zamknie magnesy. Magnes jest tutaj, jest w klapce. I ostatnia strona. Tu jest pusta. Długo się zastanawiałam, czy coś jeszcze tu wymyślać, coś tutaj robić, ale uznałam, że tę jedną zostawię pustą. Jest tu wykorzystana ta przepiękna grafika na całej stronie. A tutaj na końcu mamy tę kopertkę, którą już ostatnio tworzyliśmy wspólnie w tym męskim albumie. Bardzo mi się podoba. Jeszcze mam chyba z kleju, muszę to wyczyścić. I kieszonka jest taka, wiecie, dosyć szeroka, pojemna. I tu mamy maty. Oj, nie podbiłam z tyłu. Możemy sobie maty na zdjęcia powsuwać albo same zdjęcia. To są akurat tutaj te elementy wycięte z kolekcji. Przeróżne, wiecie, można sobie ponotować, można zdjęcia ponaklejać. Jak tam ktoś woli, kto co lubi, także jest tutaj dużo do wyboru. Tak wygląda albumik. Wiążemy go na wstążeczkę. Moi drodzy, wydaje mi się, że jest bardzo pojemny. Mam nadzieję, że z radością stworzycie go razem ze mną, stworzymy go wspólnie. Kochani, dla osób, które nie mają możliwości albo z różnych innych względów nie będą brały udziału w warsztatach, można ten kit warsztatowy sobie zakupić online. Będzie dostęp do kitu i dla warsztatowiczów, i dla osób, które sobie ten kit warsztatowy kupią, taki, wiecie, online. Cały czas powtarzam online, chyba już jestem zmęczona. Także wszystkie materiały do przygotowania albumiku dostaniecie, nie musicie się o nic martwić. Jedyne rzeczy, które trzeba sobie zapewnić, to wiadomo, są wszelkiego rodzaju dziurkacze, jakimi chcecie ozdabiać sobie tutaj te brzegi w albumie, bo wiecie, ja na przykład nigdy nie wycinam tego, ponieważ każdy może sobie coś chcieć na przykład dorobić, zrobić coś innego, już takiego dziurkacza nie ma, więc ja zawsze, jeśli chodzi o dziurkacze, daję wolną rękę. Jeżeli ktoś podkleja na taśmach, to taśmy, klej, nożyczki, linijka, coś do cięcia, trymer, czy kto co lubi trymer, Boże, jak to się nazywa, gilotyna, nożyk, mata. Dla mnie to jest podstawa, nożyk i mata do docinania takich drobniejszych elementów, to też jest ważne. Co jeszcze musicie tutaj mieć? Tusz. Tusz, jeżeli chcecie tuszować sobie brzegi, ja tu mam wszędzie tuszowane, bo chciałam to tak dopasować do tego eko, przytłumić te boki. Oczywiście jak najbardziej wtedy będzie potrzebny tusz. Jeżeli nie lubicie tuszować, postarzać tych brzegów w taki sposób, no to zostawiacie białe. Nie ma z tym nic, żadnego problemu. No i co?
To by było wszystko. Tagusie dostajecie gotowe, więc nie musicie się o nie martwić. Tak więc, kochani, tak wygląda mój kolejny projekt albumowy. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy ten czas, czy stacjonarnie, czy też online. Ja myślę, że i tu fajnie wspólnie potworzyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany warsztatem online, wszystkie kontakty są pod filmem. Życzę Wam, kochani, miłego, udanego tygodnia. Zdrówka przede wszystkim. U nas troszkę jest paniki. Odczułam to na własnej skórze, bo jestem chora. I jestem w centrum tej paniki, bo mieszkam w Rybniku, w okolicach Rybnika. Na szczęście nie w centrum, takim całkiem ścisłym. Więc tutaj tak na razie w miarę jest spokojnie, ale udziela się takie napięcie, nerwówka. Widać to wszędzie, więc... Życzę Wam przede wszystkim zdrówka, bezpieczeństwa Wam, Waszym rodzinom. I co? Kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam serdecznie raz jeszcze na warsztaty. Do następnego razu. Pa, kochani.